usłyszał. Szanowni Rodzice Państwo, mam niewątpliwą przyjemność w imieniu Zamojskiego Domu Kultury powitać Państwa w dzień szczególny, czy w noc szczególną. W noc święta wody i ognia, w letnie przesilenie słońca, czyli noc Kupały. Wydarzenie, które Państwo za chwilę zobaczycie, jest dofinansowane przez miasto Zamość. A to, co zobaczycie, to są pomysły i realizacje pani Joanny Bilskiej-Pawłowskiej, Diany Maciąg, Jolanty Kalinowskiej-Obst i zespołu Zamojszczyzna i Mateusza Tymury. To taki projekt trochę zamojsko-podlaski. Chociaż nie do końca, bo Mateusz Tymura i jego kapela Batareja, a właściwie Mateusz Tymura, to zamościanin, który szukając podobnych uroków jak Zamość i Roztocze trafił na Podlasie, do Białego Stoku. Te atrakcje, które Państwo zobaczycie, oczywiście związane są z Nocą Kupalną, czyli tam w tej chwili wite są wianki i one później trafią na wodę. Będzie ognisko, albo już jest ognisko. Będą tańce, śpiew, ale będzie też rzecz niezmierna ważna dla Nocy Kupały. To oczywiście poszukiwanie kwiatu paproci. Nie wierzcie Państwo w to, co mówią biolodzy, że paprocie nie kwitną. U nas paproć zakwitła. Gdzieś tutaj jest kwiat paproci. Namawiam Państwa do poszukiwania tego kwiatu, bo z tym się wiąże bogactwo, szczęście, miłość. I jeszcze jedna uwaga taka organizacyjna. Przez cały dzień było dość gorąco, więc wolałbym, żebyście się Państwo schładzali albo nawadniali, a mniej palili zioło. Szanowni Państwo, drugie zaproszenie, zanim zaczniemy Noc Kupały. Zapraszam Państwa jutro na Rynek Wielki na godzinę 19. O tej godzinie na Rynku Wielkim zainaugurujemy 46. Zamojskie Lato Teatralne. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam, a teraz zwyczaje i obrzędy Nocy Kupały. Staropolskim ukłonem witamy wszystkich gości przybyłych na Święto Kupały. Dzisiaj mamy wieczór osobliwy, wieczór sobótkowy. Dzień równa się z nocą, słońce wschodzi najwyżej i wstępuje w znak raka. Wieczór to czarowny, kiedy zgodnie ze starym obyczajem żeni się wszystkie panienki z białym Janem. Noc sobótkowa jest również nocą najdziwniejszą w roku. A to nie przez to, że jest nocą najkrótszą, ale dlatego, że tej nocy dzieją się różne uroki i cuda. Młodzieńcom, którzy odważą się przeskoczyć przez rozpalone ognisko, święty Jan zapewnia przychylność sił nadprzyrodzonych. Kiedy nadchodził sobótkowy wieczór, dziewczęta siadały nad wodą i śpiewając wiły wianki, które następnie rzucały na wodę. Ze sposobu spłynięcia wianka odczytywały, czy i kiedy wyjdą za mąż. Jeżeli wianek zatonął, wróżyło to śmierć lub nieszczęście. Jeżeli odpłynął dalej, oznaczało, że swaty do tej dziewczyny przybędą z daleka. Jeżeli zaś kręcił się tuż koło brzegu,
oznaczało, że narzeczony będzie pochodził z tej samej wsi. Chłopcy starali się przechwycić wianek dziewczyny, która im się podobała. Wróżba przepowiadała, że chłopak ożeni się z tą dziewczyną, której wianek wyciągnie z wody. Pląsy i tańce stanowiły składową część obrzędu kupalnego i sobótkowego. Potężnego światowida, Ładę, Żywię, Kupałę i innych bogów. Kiedy nadszedł Dzień Kupały, święto w całym pogańskim obchodzone świecie, Dzień Białego Boga Dnia i Światłości, na jego cześć paliły się ognie nad Bałtem, Dunajem, Łabą, Dniestrem i Wisłą. Na tej górze świętej, nad wodą, kiedy się ze sąsiednich wirów najwięcej ludu zbierało. Ze wszystkich stron widać było idące niewiasty w bieli całe, bylicą przepasane w wiankach i opaskach zielonych, a wszędy po gajach i lasach brzmiały przedśpiewy, zwiastujące nocną uciechę. Kupało, kupało, tobie pokłon i ofiara, a nam łaski twojej miara. Kupało, kupało, chodźmy ten zielony gaj, a ty, muzyczko, kupałę graj. Przepraszam, ludzie z tyłu nie widzą nic. Ludzie niestety z tyłu nie widzą nic. Trudno. Ja proszę bardzo się cofnąć. Naprawdę rozumiem, że nachowanie jest ważne, ale ludzie nic nie widzą z tyłu. A to przyszli również od tego. Thank you.
Dzieci, rady mej słuchajcie, ojcowski rząd zachowajcie. Święto niechaj świętem będzie, a teraz ten wieczór sławny święćmy jako zwyczaj dawny, niecąc ognie do świtania, ni bez pieśni, ni bez grania. Kto na sobótce nie będzie, główka go boleć będzie. Janie, zacznij kupalineczkę, wydaj za mąż jakąś dzieweczkę. Czyszcza od złego. Ta wiara w moc ognia znajduje swój wyraz w zachowanym zwyczaju obchodzenia pól z płonącymi pochodniami. Ma to zabezpieczać uprawy od klęsk i niepowodzenia. Na polach zapalano ogniska, wokół których tańczono. Do ognia wrzucono zioła o działaniu leczniczym albo magiczne, bylice, pokrzywę, piołun, wierząc, że uchronią one od choroby i niepowodzeń. Spokojnie nam ogień świeci i ziółeczko tleje każde. Dla kupały są to dzięki. Święty ogniu, pal się zawsze.
niedzielę, na urodzaj, na wesele. Przez ten ogieniaszek nowy, by nas nie bolały głowy. Niechaj ruta w ogniu trzeszczy, czarownica w złości wrzeszczy. Niech bylący gałąź pęka, czarownica próżno stęka. Myśmy tu przyszły z daleka, popaliły zioła święte. Nie zabiorą nam już mleka czarownice te przeklęte. Spokojnie nam ogień świeci i żółeczko wleje każdy. Dla kochanych są to dzięki, święty ogień, błądze, zawsze. Paliła się sowiteczka od wieczora do północka. Maniusia się nie wyspała, bo chusteczkę haftowała. Haftowała, wyszywała, a komuś ty ją darowała. Tymu, jowymu, Jasinkowi najmilszemu. A teraz żywi młodzi, skaczcie przez ten ogień żywy, co oczyszcza od złego i umywa dla wyglądu pięknego. My będziemy tańcowali. Zapraszamy wszystkich do tańca. Muzyka, grać! Hej,
Thank you.
Moróweczek. Rano wstaje do króweczek. Mój wieneczek z barwineczku. Za mąż idę, kochane. Mój wioneczek z rutenki, bo mój Jasio słodziusieńki. Ruciany wioneczku, puszczę cię na wodę, bo ty mi pokażesz do Jasieńka drogę. Popiaki stoją w miejscu, to ja nie rzucam. Ja nie mogę rzucać. Hej, młodzieńcze, dalej pan szkoda.
zachęcamy więc wszystkich odważnych młodzieńców do szukania cudownego kwiatu paproci. A temu, kto go znajdzie, organizatorzy dzisiejszej uroczystości ufundują piękną nagrodę. Zapraszamy. Czeka woda, czeka ogień, czeka kwiat paproci. Ruszamy w las, ruszamy na poszukiwania. Prowadzi nas kapela Batareja. Idziemy za muzyką. Nie, 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 nie
Para za parą. Macie się za parą. Thank you.
Thank you.
Teraz nie zajmę robotę.